Cześć kochani, witam Was na moim kanale Ty też potrafisz. Takiej ilości materiałów, przyznam, jeszcze nie miałam tutaj na stole i z takiej ilości nie wykonywałam jeszcze wianka, ale nie przejmujcie się, nie jest to drogi wianek, ponieważ te materiały w większości są przyniesione ze spaceru czy zerwane jeszcze podczas porządkowania, wiosennego porządkowania ogrodu, także nie jest to drogi wianek. Pokażę Wam, jaki ja sobie tu wianek z tych różności uwiłam, a w zasadzie zaczęłam wić. Wyszło mi coś takiego, taki wianek bardzo, bardzo rustykalny, nawet nie wielkanocny, bo takiego wielkanocnego charakteru on dopiero nabierze, jeżeli dodacie mu tutaj parę piórek, jajek i oczywiście po Wielkanocy możecie te elementy wielkanocne usunąć, i znowu będziecie mieć taki wianek rustykalny, w zasadzie całoroczny. Co ja tutaj sobie wykorzystałam w tym wianku? Wykorzystałam sobie szczeć pospolitą, czyli taki oset. Ten oset, nie wiem, czy teraz jest do zdobycia, bo ja ten swój oset zerwałam jesienią, ale myślę, że ten wianek bez tego ostu również się obejdzie, ponieważ jest tu bardzo dużo innych materiałów. A może wpadnie Wam do głowy wykorzystanie po prostu czegoś innego zamiast tego ostu. Ja ten oset sobie tu troszkę podkoloryzowałam na taki niebieski kolor, bo tak sobie właśnie wymyśliłam, że ten wianek będzie z niebieskim. Malowałam ten oset taką farbą w sprayu. Jest to zwykła farba z marketu. No niestety nie jest to sposób ekologiczny. Ale staram się w swoich pracach przeważnie wykorzystywać farby wodne. No jednakże takich farb wodnych nie zakupimy w każdym markecie. Trzeba je zamówić przez internet lub po prostu muszę je kupić na giełdzie, a przyznam, że czas mnie gonił, no i zastosowałam taką farbę z marketu. Co jeszcze? Ja tutaj sobie czyściłam ogród po zimie. Obcinałam krzaki lawendy i sobie również te krzaczki pomalowałam na niebiesko. Tutaj mam oczywiście gałązki brzozy. Tutaj trzcina, też zerwana jeszcze teraz po zimie. Także jeżeli macie gdzieś trzcinę w okolicy, to jak najbardziej jeszcze się nadaje. Jak nie macie trzciny, to jakieś inne trawy, po prostu zerwane na łące. Sypie się to, ale nie szkodzi. Tutaj mamy jeszcze trawę również z ogrodu, kostrzewę ścinałam i też sobie postanowiłam ją wykorzystać. Krzewy jagodziny, bukszpan i ja do tego swojego wianka dodałam susz. Tu jeszcze też miałam z lata taki zatrwian fioletowy. Może tam zaraz Wam pokażę, jak go użyłam. Oczywiście użyłam ostatnio moją ulubioną kocankę. W którymś z filmików pomyliłam kocankę ze złociszkiem. Także prostuję. To jest kocanka. I taka cała paczka kocanki kosztuje 8,50 cenek. Też w którymś filmiku powiedziałam złą, więc przepraszam bardzo, prostuję. Cała paczka tej kocanki, kocanka stokrotka, tak się to nazywa, kosztuje 8,50. Jest to naprawdę bardzo wydajny produkt. Wrzucę Wam link do sklepu pod filmikiem. A złociszek oskrzydlony, to jest coś takiego. Wam pokażę. To jest złociszek ciemnoróżowy, to jest złociszek jasnoróżowy i tu jest jakieś pozostałości jeszcze złociszka białego i również zakupiony w tym sklepie internetowym Protea i ten złociszek właśnie kosztuje pęczek 13,50. To jest pęczek, znaczy się pęczek może ciut większy jest, bo ja tu trochę wykorzystałam. Także tak mniej więcej wygląda pęczek tego złociszka oskrzydlonego.
jak zrobić taki wianek? Ja swój wianek wykonałam na ringu papierowym. Kto nie wie, jak zrobić taki ring papierowy, to odsyłam do mojego filmiku. Można wykonać na wianku słomianym, ale myślę, że będzie bardzo ciężki, ponieważ jest tu dosyć spora ilość materiału, także ten wianek ze słomy też no niepotrzebnie po prostu będzie taki ciężki. Najpierw po zewnętrznej stronie przygotowuję sobie, żeby zewnętrzną stronę tak uwić, to przygotowuję sobie takie dłuższe gałązki brzozy. Przygotowuję sobie jakąś taką trzcinę i te większe elementy wyplatam po zewnętrznej stronie. Ponieważ nie chcę tych dużych elementów dawać od środka, ponieważ zamknie mi się to światło tego wianka, a chcę po prostu, żeby ten wianek w środku był pusty. Tak więc daję te dłuższe, większe elementy od zewnątrz i tutaj również dołożę tą podkoloryzowaną lawendę. I dokładam swój offset, on nie mam rękawiczek, on trochę kuje. Tą mniejszą trawę dokładam, tej mniejszej trawy to dokładam nawet po 2-3 źdźbła w środku wianka. Wkładam jeszcze tutaj, żeby trochę zieleni ten wianek, żeby miał trochę zieleni, trochę bukszpanu. U mnie w tym roku bukszpan bardzo cienki, ponieważ w tamtym roku moim pięknym bukszpanem posiliła się ćma bukszpanowa i niestety jeden bukszpan poszedł mi, najpiękniejszy bukszpan, niestety mi ćma zjadła. Pozostały mi jeszcze takie malutkie bukszpany, ale niestety pewnie trochę jeszcze są za małe do cięcia. Mniejsze, jeżeli chcę gałązkę taką brzozową w środek wianka, to robię je takie trochę mniejsze, żeby mi nie przysłoniły całkowicie tego wianka, więc w środek wplatam takie mniejsze gałązki. Jeżeli gałązki będziecie mieli za długie, no to po prostu gałązki można przyciąć i tyle. Tutaj jeszcze mam tą trawę z ogrodu, nie wiem czy zauważyliście. Również sobie wplatam takie małe kępki. Ja tu powiązałam, nie musicie ich wiązać, możecie po parę po prostu tych trawek sobie brać i wplatać. Niestety, ale awaria, tego nie przewidziałam. Skończył mi się drucik, nie zauważyłam, że nie mam tego drucika, ale myślę, że ten wianek Wam nie przysporzy większych trudności. Tutaj oczywiście ta kocanka jest powklejana na klej na gorąco. Tutaj nawet nie wiem, czy zauważyliście, powklejałam sobie takie małe kwadraciki juty, także w tym wianku jest w zasadzie wszystko. I tutaj jeszcze dokleiłam właśnie ten złociszek różowy, bardzo fajnie się to komponuje. Jeżeli nie macie suszu albo nie chcecie po prostu zamawiać tego suszu, to można się posiłkować takie mam tutaj sztuczne kwiatki właśnie materiałowe, też bardzo fajnie wyglądają i myślę, że jak gdzieś znajdziecie takie fajne małe kwiatki sztuczne, to też bardzo fajnie się w tym wianku sprawdzą. I jeszcze pokażę Wam, tylko też sobie przygotowałam tutaj piórka.
Możecie do tego wianka posklejać sobie na Wielkanoc piórka. Myślę, że białe tutaj w tym wianku będą najfajniejsze, bo ten wianek jest taki dosyć właśnie rustykalny, więc myślę, że te białe piórka go najlepiej rozjaśnią. I jakieś jajka możecie sobie wkleić małe jajeczka, możecie włożyć sobie takie na wykałaczki, nadziać takie większe jajka i po prostu włożyć, żeby później po Wielkanocy to sobie swobodnie usunąć. I to już pozostawiam waszej fantazji, jak ten wianek sobie wykończycie. Ja jeszcze mam taki bardzo fajny wazon, do którego chciałabym właśnie zrobić taki bukiet podobny do tego wianka. I tak sobie właśnie pomyślałam, że do tego wianka zrobię sobie taki fajny bukiet. Tutaj taki ten bukiet do tego wazonu akurat musi być taki dosyć duży, ponieważ ten wazon jest duży. Więc sobie tutaj nacięłam takich gałązek brzozowych, dosyć długich. I oczywiście najpierw robię taki szkielet z tych gałązek. Gałązki oczywiście staram się układać skrętolegle, czyli wszystkie gałązki, żeby mi szły w jedną stronę. Gdyż wtedy najlepiej się te gałązki układają i można sobie dokładać różne rzeczy. Nie możemy krzyżować tych gałązek, tylko właśnie skrętolegle. Wszystkie muszą iść w jedną stronę. Oj, wyjdzie mi chyba ten bukiet bardzo duży. O, ale myślę, że w tym wazonie będzie fajnie wyglądał. Oczywiście też sobie dodam tą szczeć, kuję mocno, ale trzeba się trochę poświęcić. Tutaj sobie te puste, tutaj gdzie nie ma tych główek, sobie oczywiście potem to powycinam. I zobaczymy, jaki ten bukiet mi wyjdzie. I teraz dokładam sobie trawy. Trochę to ułożenie tego bukietu trochę czasu zajmie, bo jednak ten bukiet będzie bardzo, bardzo duży. Też gdzieś dołożę tą trawę ogrodową. Ja tutaj sobie poprzedłużałam swój bukszpan sobie drucikami, bo jak mówiłam, mam jeszcze takie małe bukszpaniki na ogrodzie i nie mam takiej porządnej, długiej gałązki, więc sobie poprzedłużałam to wszystko drucikami, żeby gdzieś tutaj tej zieleni trochę w ten bukiet włożyć. Tak samo zrobiłam z krzewami jagodziny. Ponakręcałam po prostu na druciki, żeby sobie przedłużyć. Jak lubicie takie klimaty, bo ja bardzo lubię, to myślę, że wam się to spodoba. A jak nie, no to niestety przykro mi, ale no ja tak pracuję, że właśnie pracuję na takich naturalnych rzeczach i to mi się podoba najbardziej. O, dokładam jeszcze tą lawendę podkoloryzowaną.
Tu może trochę za dużo tych gałązek dałam, najwyżej je poobcinam. Oczywiście w ten bukiet również potem możemy dodać jajka, powklejać, czy na, właśnie na, nie, przepraszam, nie na wykałaczkach, tylko na patyczkach od szaszłyków, ponadziewać takie jajka i powciskać w ten, również powkładać w ten bukiet, żeby, jeżeli chcemy, żeby ten bukiet był takim bukietem wielkanocnym, to dodajemy piórek. Piórek, oczywiście jeszcze tutaj powklejam tą kocankę, dodam trochę złociszka, żeby ten bukiet skomponował mi się z tym wiankiem. I tak sobie dokładam, myślę, że jeszcze trochę nad tym bukietem tutaj popracuję. Ponieważ trochę pracy jeszcze wymaga ten bukiet, żeby on fajnie wyglądał. Już się jakiś taki kształt, już nam się robi taki kształt bukietu. I myślę, że on będzie mi tu bardzo fajnie w tym wazonie wyglądał. Zobaczycie na zdjęciu, jak go wykończę. Także, jeżeli Wam się podobają moje filmiki, jeżeli lubicie takie naturalne ozdoby, to zapraszam na następny filmik. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.